Witajcie. Dzisiaj nietypowo przy niedzieli dostałem od sąsiada Daniela. Pozdrawiam cię, Daniel. Do opracowania taki przewód masowy od spawarki. No, on chce go sprzedać. Wie, że mam korowarkę. Nie wie, jak się za to wziąć. Widzę, że tu jest mosiąc, gruba miedź. Przewód średnicy 11 mm z koszuleczką no około 8 mm sama wiązka miedzi. Zobaczę, czy moja korowarka przepuści taki przewód. Na początku sobie zważymy. Całość sobie zważymy. Kilogram 60. To zobaczymy, ile wydołujemy miedziuszki. Zdjąłem osłonę i dlatego wypada mi przewód, nie jest prowadzony środkiem, ale z tego co widzę, to i tak ładnie jest obierany, więc będziemy kontynuować. Może nie będzie to zbyt szybkie i efektowne, ale nie będę się bawił nożykiem. Nie po to mam korowarkę, żeby się bawić nożykiem.
No i skończone. Zmieniamy ustawienie kamery i podsumowujemy. Szybko obierzemy kabelek. W przypadku tego dużego przewodu łatwo by było go naciąć nożykiem, no ale chciałem zrobić eksperyment też bez prowadzenia przewodu tej osłony, która prowadzi przewód idealnie na koło ścinające. Przepraszam, tu szykuję paczkę na Metaleo, słyszycie jakieś puszki. Więc skorowarka sprawdza się i do dużych przewodów. Kolejny plus posiadania korowarki nad jakimiś chałupniczymi metodami pozyskiwania miedzi i już bierzemy. Mosiądzu 65 gramów. Niech będzie 22 zł. Daje nam złoty 43. Tu jest fajna śruba. Ona idzie do mojej skrytki na śruby. I miedziuchy no mamy 625 gramów. Niech będzie po 30 zł 50 groszy. Czyli 20 zł 50 groszy wychodzi cały przewód długości 2,70-2,80 z tego co pamiętam. Więc jeżeli macie stare przewody, już wiecie, że z kilograma będzie około 630 gramów miedzi. No i łącznie to będzie warte na chwilę obecną przy tych cenach około 20 zł. Ok, Daniel, przewód wraca do ciebie w tej postaci. Dzięki za materiał do filmu. Pozdrawiam Was. Życzę miłej niedzieli, popołudnia niedzielnego. Trzymajcie się. Hejka.